idziemy zrobić vloga o królikach, bo nie było. Tutaj są te pomidory. Rozsada pomidorów. A żona wie, jakie to są pomidory. Nie wiem. Przy okazji zobaczymy, co u kur słychać. O, siedzi sobie. Obydwa gniazda zajęte. I tu są jeszcze. Ale tutaj nie ma nic. Tu zrobiłem im ostatnio te gniazda i dosyć cieszą się zainteresowaniem te gniazda, bardziej niż poprzednie, więc dobrze, noszą jajka, no 10 może być nawet dziennie, tak zbieram. No tutaj są nasze inspekty, są już przygotowane do sezonu, a mianowicie została tutaj nasypana ziemia, taka czarna, rzeźna, zmieszane to zostało z tą ziemią, która była, podlane i się przegryza. Szczypiorek oczywiście przezimował, będzie do ścinania za tydzień, może nawet pierwszy. No, tam sałatę mamy też posianą, więc już trzeba będzie ją tu wsadzać. Myślę, że w następnym tygodniu po świętach wsadzimy i będzie rosło. I idziemy do królików oczywiście. Co tu się dzieje? Yo bro, how do you doing? Wszystko jest w porządku, wczoraj sprzątałem. Tak zawsze pod koniec miesiąca sprzątam. Albo na początku. Ciumroki dwa. No już gniazdo zanikło. Króliki mają 2 tygodnie i 1 dzień. No. Ty coś jakiś taki jesteś. No, zasiedział się. No. Cuca. Wrócił do gniazda. Zobaczcie, duże, olbrzymie są. Jak na 2 tygodnie są, no za duże. Króliki po 2 tygodniach nie są aż tak duże. No ale są 2, no to szybko rosną, nie? Zimno wam? No, mama wam tu zrobi poduszkę, jak przyjdzie zimno. Nie bój się. Dwa króliki. Jeszcze nigdy mi się nie urodziły 2 króliki. No, zawsze to 7, 8 jest. 6, no najmniej. Dwa jesteście i wiecznie wam mało. Dobra. Co dalej tu słychać? No, tak jak mówiłem, wczoraj sprzątałem. Aczkolwiek tutaj takie mielenie się odbywało, ostre ściółki, że no mieliła właśnie ta samica, która się okociła. Jako jedyna z tych wszystkich. No i tutaj podobne zachowania, takie mielenie ściółki, no ale nie wiadomo, zobaczymy. Oczekujemy w każdym razie na wykoty. Mam nadzieję, że coś będzie z tego. No. Idziemy do samca. Sam jest ładny, jest biały. Podoba mi się. No już tak coraz bardziej się pozwala głaskać. No z tamtym poprzednim, co miałem, się zaprzyjaźniłem, no bo go miałem 2,5 roku. I on tak pozwalał się normalnie głaskać. No ale to musi, że tak powiem, królik nabyć zaufania. Ja go tego mam od 2 miesięcy.
No i z samcem łatwiej się zaprzyjaźnić, bo jest dłużej. Samca się chowa dłużej niż samice. Samice, że tak powiem, się zużywają. W związku z tym, że no, rodzą młode, wychowują, się po prostu zużywają szybciej niż samiec. Samiec jest, wygląda lepiej po takim samym upływie czasu. Na pewno. No zresztą, no co ma tam do roboty, no. Właściwie tak, jak się tak hoduje tylko z myślą o zielonce, no to samiec ma robotę tylko raz w roku. A jak się tak hoduje no, na stale, że tak powiem, wykoty się robi i na wiosnę, i w jesieni, i w zimie, to ten samiec jednak jest potrzebny w hodowli. No zobaczymy, czy coś będzie. Tu by było piękne młode z tą czarną samicą. Myślę, że to by były piękne, piękne króliki. No. Ładna jest. Jest taka średnia rasa i bardzo ładną ma tą sierść. Taką świecącą i równiutką. Nie bój się. O, jakaś taka wystraszona jest. No, zobaczymy. No, tutaj mamy taką szaro-białą. No to taka sama właśnie, jak się mniej więcej okociła, szaro-biała. I tutaj jest jeszcze samczyk. Taki szary, wpadający już w niebieski, można by powiedzieć. No to, że ma nierówną sierść, taką puchatą ma bardziej sierść, nie ma świecącej, takiej gładkiej. Samczyk. Boi się, bo nie gadam z nim często. No i tu dwa ciumroki. Nie sprzątałem. Jej nie sprzątałem z tego względu, no, że one mają tutaj tą swoją kołderkę. Jeszcze wczoraj miały gniazdo, powiem szczerze. Normalny dziureczkę tam właśnie, gdzie wyszedł. Miały tam normalnie dołeczek i kołderkę. Zresztą jeszcze tam sporo tej sierści jest, no. W razie czego to one się jeszcze okryją. Znaczy ona poprawi im to gniazdo. No bo jednak noce jeszcze chłodne, nie? Nie chciałem jej tu nic ruszać. Ma porządek ogólnie. Tam mają toaletę. Tam w rogu. I też wychodzą i tam sikają te małe już. Normalnie i chodzą sobie tam, zrobią siku i wracają. Przynajmniej tak robiły w tamtym tygodniu, jak obserwowałem. Odpoczynek. No taki brzuszek ma. Zobaczymy. Tu jeszcze nie byliśmy u tej samicy. W związku z tym, że jest bardzo dużo oglądających i sporo próśb jest o filmy z królików z hodowli, nawet postaram się wrzucać co tydzień. Co to takie? Jakąś kopka taka ugnieciona, wsadzona. Co to takiego? No, postaram się co tydzień wrzucić jakiś film z hodowli, uaktualnienia. To jest ta, co miała oko rozcięte. No, jeszcze ma takie jakieś tam. Tu się rozcięła osiadkę, by odstawało i sobie zaczepiła. Dobra, no to do następnego odcinku. Myślę, że co tydzień będę wrzucał filmik regularnie. Także trzymajcie się. Do następnego.